W skład szkoły wchodzi Gimnazjum imienia Polskich Noblistów w Byczynie, Technikum w Polanowicach, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum dla Dorosłych oraz w skład szkoły wchodzi również Stacja Kontroli Pojazdów. Technikum w Polanowicach kształci w dwóch zawodach: technik rolnik oraz agrobiznesu oraz technik handlowiec. Mamy również zasadniczą szkołę zawodową o kwalifikacjach fryzjer, wizażysta, mechanik pojazdów samochodowych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, bazę dydaktyczną, pracownie multimedialne, pracownie informatyczne, salę sportową, prowadzimy dziennik elektroniczny. Internat wyposażony jest w pokoje na 40 osób, są to pokoje 2-3-osobowe. Część z tych pokoi jest wyposażona w nowoczesne łazienki z prysznicami. Posiadamy korty tenisowe oraz olbrzymie boisko do gry w piłkę nożną. Wybierając naszą szkołę, uczeń może zdobyć bardzo dobry zawód, prawo jazdy kategorii B oraz kategorii E. Uzyskuje uprawnienia na wózek widłowy. Posiadamy nowoczesną pracownię sprzedaży i prac biurowych. Jednym z kierunków kształcenia w Technikum w Polanowicach jest technik handlowiec. Jest to kierunek, który daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku. Wśród 10 najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku w czołowej dziesiątce 5 zawodów jest związanych z handlem i my taką możliwość naszym przyszłym i obecnym uczniom dajemy. Technikum handlowe to możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B dla wszystkich uczniów, a także nabywanie umiejętności z zakresu logistyki, sprzedaży, handlu ogólnie pojętego. Umiejętności, które nabywają nasi uczniowie w trakcie kształcenia w naszym technikum, pozwalają nie tylko na znalezienie pracy w dobrze rozwijających się firmach, ale także dają możliwość stworzenia własnej firmy i prowadzenia własnej działalności handlowej. Rolnik oraz technik agrobiznesu. Te dwa zawody są ze sobą ściśle powiązane i absolwent uzyskuje uprawnienia czy kwalifikacje, które są przydatne podczas pisania biznesplanu i w ogóle wypełniania wniosku o dotację Unii Europejskiej zgodnie z najnowszymi przepisami o posiadaniu ziemi. Jest to bardzo przydatny zawód w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej rzeczywistości, ponieważ absolwent może tego kierunku może uzyskać pracę zarówno w rolnictwie, również w przetwórstwie rolniczym, w produkcji zdrowej żywności, czy wreszcie podjąć samodzielną działalność gospodarczą w sektorze rolno-przemysłowym. Młodzi ludzie mają podczas zajęć praktycznych, które prowadzone są w zaprzyjaźnionych gospodarstwach, również my dysponujemy również jako szkoła bazą dydaktyczną, korzystając również ze stacji kontroli pojazdów, również szkolnej naszej stacji kontroli pojazdów, gdzie te zajęcia praktyczne się odbywają i z udziałem sprzętu jeżdżącego. Wybierając naszą szkołę, uczeń może również brać udział w projektach międzynarodowych, odbywać praktyki zagraniczne, realizować swoje pasje i zainteresowania. Dla najlepszych uczniów ufundowane jest stypendium burmistrza Byczyny.